Anka gotuje. Gotuj i ty. Witajcie. Dzisiaj chciałabym zaproponować Wam świąteczną dekorację ciasteczek. Zrobimy tak zwane melting snowman cookies, czyli ciasteczka, na których znajdą się roztopione bałwanki. Przydadzą nam się do tego okrągłe ciasteczka maślane, na które przepis znajdziecie na moim kanale. Oprócz tego pianki marshmallow, barwniki spożywcze, kawałek kolorowego marcepanu, posypki i lukier królewski. Jak zrobić lukier królewski również znajdziecie na moim kanale. No i teraz każde ciasteczko smaruję lukrem dosyć nieregularnie. Lukier zrobiłam taki dosyć gęsty, aby jak najbardziej przypominał śnieg. Pianki marshmallow wkładam do mikrofalówki dosłownie na 10 sekund, aby lekko się rozpuściły. I takie miękkie przyklejam do jeszcze mokrego lukru z brzegu ciasteczka. To będą główki naszych bałwanków. Z posypki robię guziczki, a z czerwonego marcepanu formuję noski, które przyklejam na odrobinę lukru królewskiego. Można też zrobić marcepanowe szaliczki i rękawiczki, a oczka to lukier wymieszany z barwnikiem spożywczym. Teraz tylko zostawiam wszystko, aby ładnie zastygło i można jeść. Takie ciasteczka pięknie prezentują się na stole, no i oczywiście ich największymi amatorami są dzieci. Zapraszam Was na mój blog ankagotuje.pl i oczywiście zachęcam do subskrypcji mojego kanału na YouTube. Pozdrawiam mocno i życzę smacznego.